Kandydat Wiktorii z Rolnik szuka żony o zachowaniu Adama. Ten wpis rzuca nowe światło na aferę z rozstaniem. Kandydat Wiktorii z Rolnik szuka żony odpowiedział na zaskakujące pytanie o Adama i jego zachowanie względem Rolniczki. Do tej pory nikt o tym nie mówił. Czyżby Łukasz zdradził za dużo? Najspokojniejszy uczestnik w zaledwie kilka minut zdołał wywołać ogromne kontrowersje. Takiego obrotu spraw w 11. edycji Rolnik szuka żony nikt się nie spodziewał. Przetrwały tylko dwie pary, które poważnie myślą o przyszłości, a widzowie mocno ich wspierają i trzymają kciuki za Anię i Marcina oraz Dominikę i Rafała. Tymczasem najwięcej emocji wywołało rozstanie Wiktorii i Adama, które odbyło się w obliczu kontrowersji po tym, jak kandydat Rolniczki zerwał z nią, choć przez dłuższy czas sprawiał wrażenie zaangażowanego i pozwolił, aby Wiktoria myślała, że mogą razem stworzyć związek. Teraz Łukasz, który jako pierwszy opuścił gospodarstwo Wiktorii, odpowiedział na pytanie o zachowanie Adama. Jakie ocenił kandydat Wiktorii z Rolnik szuka żony o zachowaniu Adama nad Adamem z 11? Edycji Rolnik szuka żony zawisły czarne chmury. Do tej pory 23-latek był postrzegany jako spokojny i poważnie myślący o życiu. Zarówno Wiktoria, jak i widzowie widzieli w nim dojrzałego mężczyznę, a tymczasem okazało się, że chłopak, którego wychowywali dziadkowie, nie tylko pozwolił Rolniczce, aby zauroczyła się jego osobą, ale dawał jej też odczuć, że z jego strony też pojawiały się uczucia i mogą zacząć tworzyć wspólną przyszłość. Natomiast zamiast ich wspólnej randki wszyscy zobaczyli trudną rozmowę na temat ich rozstania, które jak się okazało było decyzją Adama. W końcu sam przyznał, że zawalił, ale podczas rozmowy sprawiał wrażenie, jakby zupełnie nie interesowało go to, że mocno zranił Wiktorię. Internauci są oburzeni zachowaniem Adama i mocno współczują Rolniczce, że została w ten sposób potraktowana. Jeden z fanów programu postanowił zapytać Łukasza o Adama i przy okazji zasugerował informację, o której nikt nie mówił. Łukasz postanowił zachować się dyplomatycznie i podkreślił, że nie będzie mówił o tym, co stało się pomiędzy Wiktorią a Adamem. Łukasz przyznał też, że Wiktoria przez cały pobyt wprowadzała świetną atmosferę i wszyscy doskonale czuli się w jej domu. Jak wiadomo, przed rozpoczęciem 11. edycji, kiedy okazało się, że 23-letnia Rolniczka jest TikTokerką, padły zarzuty, że chodzi jej o promocję, a tymczasem pokazała się od jak najlepszej strony i udowodniła, że faktycznie chciała znaleźć miłość w programie. Tymczasem to Adam mocno zawiódł widzów swoim zachowaniem wobec Wiktorii. Słowa, które powiedział przed kamerami, mocno wstrząsnęły fanami Rolnika i wynikało z nich, że ten spokojny chłopak potrafi być też bezwzględny wobec czyichś uczuć.